Witam Państwa na placu Wróżkowodzonym. Niestety nadupiło śniegu trochę wczoraj i ciężko jest znaleźć coś, co nie jest zaśnieżone. Tylko dzisiaj auta świeże przyjechały, tylko te świeże są jakby nie pod warstwą. Jakiś taki króciutki ufalik. Ja jego coś tam pytał, czy niech jest ladem, to powiem, że nie mógł, nie nic nie ma. Ale jest to tam, ja nie wiem. Będziemy szukać czegoś, co nie jest zasypane. Jest jakieś Porsche rozpierdzielone. Brzydkie, ale nie zasypane. €33 000. Ktoś o nią pytał, muszę mu zdjęcia porobić. Czy to jeszcze zrobię filmik krótki panu szanownemu. Radary napędy, czyli trówka, wiadomo. Te uszkodzenia są następujące. Dziura w tych drzwiach. Bok. Błotnik. Tak on wygląda. Myślałem, że jest sprzedany, ale jest niesprzedany. Po prostu skończyło się u Tomka miejsce. I zapomniał mi oddzwonić pan Tomek z tego placu. Ok, bo wnętrze mamy zdjęcia porobione z zeszłego tygodnia. Janki wytłuczone. Troszkę motocykli, coś świeżego przyjechało. Zimą nie zawsze jest łatwo. Cóż się temu stało? Wersja znakomita. Zderzak tył, klapa. Świeża sprawa dzisiejsza. Kolekcja kadżarów. Tuk, 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 tuk. Koło opony felgi. Tego kręcą. Abarth z wyrwanym tylnym kołem. Ciąg dalszy. Z dziadkami tak jest. Coś niezasypane, świeże. Taki smarcik. Często Państwo pytają, ale ich jeszcze nie kupił. Poduchy, wszystko siedzi. Nic się nie wydarzyło. Skoda lampy ukradli. Żartuję. Fordzik na hybrydzie. Nie wiem, gdzie są lampy. Próbuję ustalić. Twingo. No piękna. To jest 3? CX-30. Aha, 30. Ciekawe, czy jest kartka. Nie ma kartki, świeżo przyjechała, jeszcze chyba niewyceniona. Na tych uszkodzonych tak jest, że niestety często są jeszcze niewyceniane. Rzeczywiście nic się nie wydarzyło złego. Wszystko plastikowe. Elektryk? Trochę prądu, trochę mocy. Najlepszy GTX.
Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.